Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 1. Jestem strasznie podekscytowany faktem, że mogę znowu pograć w tę grę. Naprawdę jest świetna. Jak na starą grę. Nie no, jest fajnie się gra, naprawdę. Dobra. Jest fajna muzyczka, jest super. Ostatnio odblokowaliśmy sobie co? Progi, no tak, zainstalowałem już ten próg. Świetnie. Race drog. Lecimy. The new muscle in the town. Ciekawe, co to będzie za muscle. Zaraz to obczajmy. Gdzie jest ten muscle cały? Acura, Nissan. No dobra. Yeah! Uho-ho! Prawie stanął na koło! A to nie motor! Ale dałem, troszeczkę źle pojechałem. Muszę złapać tunel. Oh, chodź tu, dawaj tunel, dawaj. What the fuck? What the fuck? Dobra, jedziemy. Wow! Normalnie, jakby mi się takie coś zdarzyło jeszcze parę lat temu, jakby mało, to mi się zesikał. Naprawdę. Naprawdę świetnie sobie poradził mój Nissan 240SX. Brawa dla niego, brawa, głośne brawa. Dobra, nic nie odblokowałem, race map, sprint i drift. Wow, lecimy drift. $500, zawsze to coś, nie najgorzej. Zobaczymy, jak tam moje umiejętności driftowe. O Boże. A, ktoś mi pisał, żebym ten, bliżej zewnętrznej tej bandy się trzymał. O Boże. O Boże. Bo wtedy więcej punktów wlatuje. Ale to nie zawsze działa, to nie zawsze działa. Bo to jest tak, że to nie działa zawsze. Nie, ogólnie jest tak, że chodzi o to, aby na zakrętach trzymać się w tej strefie, o, jakiejś tam, no nie? I oczywiście mieć zajebisty kąt. Najlepiej 90 stopni, ale jest ciężko, tak? Bo łatwo przesterować. Tokio Drifta odpieprzyłem. Ależ pięknie Lucek dzisiaj daje. Ale nie dupy, ha! Nieważne. Dobra. I teraz. Tak, w górę. Nie no, kurde, 2000 straciłem. Dobra. Nie tu krążeń, już dwa zrobiłem. Leci ten czas. Naprawdę spoko się driftuje tym 240 SX-em. Lepiej oczywiście niż Mazdą, chociaż ona była nieulepszona, jaką jeszcze miałem. No i teraz ten Nissanek trochę bardziej wymiata. A poza tym, no, mi się tak bardziej kojarzy z tymi samochodami do driftu i tak uważam, że jest po prostu lepszy do tych ale to zrobiłem! No, gdybym to lepiej zrobił, to by było ładnie, a tak nie udało się. Ale taki fajny kąt już miałem. Nie przesterowałem, tylko za bardzo chciałem go dociągnąć, tego drifta, i tak nie wyszło troszeczkę. Yo. Wow! Nie, ale by było ładnie. O, ale i tak wygrywam. O 100 tysięcy punktów mam więcej od najlepszego typa. A wszyscy Peugeotami driftują. 206, zobaczcie na listę, zaraz się pojawi znowu. Wow! Mało punktów dostałem, ale fajnie tak przy tej bandzie. Fajnie wyglądało. Dobra, co dostałem? Winyle, Unique Vinyl. Performance Vinyl. Mystical Car. Yeah! Wizualne rzeczy odblokowałem jakieś nowe. Skumajmy. Przedni zderzak. Wow! Co by tu wpieprzyć? Powiem wam, że nic mi nie pasuje do tego 240 SX-a. Ale jak to się ogląda dookoła? Chwileczkę, gdzie tu jest myszka? Wow, może oglądać dookoła, 3D! Chwileczkę. Który by tu? Ten taki... Nie, wydaje mi się za bardzo wysunięty do przodu.
A ten mi pasuje do tych. Do progu, wiecie? Tego wybiorę. Ten, kurde, to taki bad face. Nie wiem, właśnie, zastanawiam się między tym a tym. Ten taki kwadratowy. A, biorę tego, dobra. Co się będę zastanawiał długo. No i nic poza tym. Oczywiście odblokowaliśmy też winyle jakieś tam. Zobaczmy, teraz mam unikalnego, jakiś unikalny również odblokowałem. Pijamy. O! Który mi się tu podoba? Ten. Biorę go. Nie chcę się bawić w układanie tych naklejek, powiem wam szczerze. A, jeszcze kolor miałem zmienić. Nie mogę odblokować jeszcze nowych. A, coś tu mówiliście, żeby zmienić na metalik. Wow! Wow! Oh my god! Co tu wybrać? Nie, zielone? Nie. Nie będzie mi pasowało teraz do naklejki. O, pięknie! To taki czarny, tak? Nie wiem, bardziej granatowy. To mi chyba pasuje. Czerwony, nie wiem, bordowy, pomarańczowy, cholera wie. No i jeszcze ktoś tam pisał, że usunął wlot na dachu. Świetny pomysł, ja tak myślałem, że on tu nie pasuje troszeczkę. A, wywalę go, co mi tam szkodzi. Chociaż nie, no bo w sumie te punkty tam, te takie tego wyglądu będą gorsze, no. No zobaczcie, to spada gdzieś tutaj. A, zostawię, niech będzie. Aż tak się bardzo nie rzuca w oczy, no. Zobaczmy, co tu dalej mamy. Okrążenia. Okrążenia jadę na początku, bo niespecjalnie lubię okrążenia, a lubię robić to, co na początku jest najgorsze, żeby później przejechać to lepsze, czyli sprint. Golfina. Volkswagen. Ej, tylko dwa samochody? Pojedynek! Ach, nie mogę przejechać tej babki. Trzy okrążenia! Ścigamy się z Golfiną. Ej, nie ma trafików, dobra, są. No i dawajcie teraz punkty styla, bitches. Chociaż ja i tak winylów nie chcę. Wow! Ej! Przesadziłem troszeczkę, ale dobra. Przynajmniej teraz będę miał okazję podraftować za Golfiną. Chodź tu. No, dawaj. Dawaj drafta. Wow. Tu był gdzieś skrót, ale cwaniaczek nie pojechał skrótem. Myśli, że będzie szybciej na mecie. Ta, jasne. I bach, na razie, bitch. Wow. O nie. What the fuck? Ale dziwny odcinek będzie. No dobra, wyzwanie spore, wyścig nie jest długi, okrążenie nie jest długie, a gościu jest sporo przede mną. No i tak się składa, że w tym chciałem powiedzieć MMS-ie. NFS-ie nie zwalniają przeciwnicy przed metą, co jest sporym utrudnieniem dla ludzka. Ale jak widać, gościu i tak jedzie jak ostatni kretyn, dlatego myślę, że uda mi się go dogonić. Niestety. Tu jest coś takiego dziwnego i w Undergroundzie 2 też to było, że te samochody po prostu jakoś zaczynają dziwnie skręcać. Za dobrze. Samochody przeciwników oczywiście. Naprawdę jest to widoczne w zakrętach, jak gościu jedzie 280 km na godzinę i nagle ładnie bierze zakręt i tylko dymek za nim leci. Ale ten Golf do takich na szczęście typów nie należy. Jest po prostu do dupy. Jedzie jak ostatni... Nie wiem kto, po prostu jedzie fuck. Po prostu jedzie słabo. Jedź! O nie! Dobra, ale na metę wjechałem jako pierwszy teraz. Ale powiem, że dziwnie mi się umie te trafiki dzisiaj. Nie umiem coś. Okej. Chodź tu. No dobra. Zobaczymy, czy jesteś jakiś cwaniak. Aha. O, tę umiejętność mam z Worda. O ty! Co? Masz. Dobra, teraz muszę jechać czysto, on wcale nie jest daleko. A coś czuję, że tu mogę skusić. Naprawdę nie widać tych trafików z zakrętu.
Będę brał szeroko. Okej, okej. I spróbujmy to jakoś przejść obronną ręką. Dobrze, tak. I teraz tu. Pięknie udało się ukończyć. No, powiem wam, że było troszeczkę trudno. Zaliczyłem sporo wpadek. Ale na szczęście udało się z tego jakoś wyjść. Dobra, race map. I jedziemy. Jedziemy sprint. Zobaczymy, z kim będziemy mieli tutaj do czynienia. Z czym raczej, z jakimi samochodami. Celica. Co to było? Golfina. I po mojej lewej Acura znowu. Co, ten sam wyścig? A nie, to jest jedno okrążenie, no tak. Ale w tym samym miejscu się zaczyna mniej więcej. Przebiega dosyć podobnie na początku, z tego co widzę. Z tego co widzę na mapce. Oj, fajna muzyczka się włączyła. Szkoda, że nie mogę wam jej podgłosić, żebyście sobie posłuchali razem ze mną. No niestety, taka opcja. Ale dobra. Nie będę wam też nucił, bo z tego co widziałem, co mi pisaliście, żebym już raczej tego nie robił. Ja nie rozumiem, dlaczego moje umiejętności wokalne wam tak nie odpowiadają, przynajmniej większości osobom. Bo te osoby, które lubią mój wokal, po prostu się nie odzywają, nie? Brakuje mi tego, to będziemy przejeżdżać przez ludzki penis dzisiaj. Brakuje mi tutaj tego, żeby pokazywany był procent przejechanej już trasy, żebym wiedział, czy muszę się postarać, czy po prostu mogę ich wszystkich ramować. O! Patrzcie, jak mnie ładnie tutaj wybił. Nawet się nie spodziewałem, że tak umiem. Dobra, Golfina idzie przede mną, a na samym początku jest Acura, nie, Celica, o! To się napisał też w komentarzach, że Celica jest podobna, że to jest taka, że to jest takie Lamborghini Gallardo dla ubogich. Dobra, zdecydowanie, kurde. Znaczy nie wiem, jakie to jest podobieństwo i co ten pan, który to napisał, brał, ale na pewno nie ma tutaj podobieństwa do Lamborghini Gallardo, które jest znacznie niższe niż Celica. Dobra. Wysuwa. O, co się. Ale ramuje! On się naprawdę z worda urwał. Tak, Celica nie jest podobna do Gallardo. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jakie tam jest podobieństwo. Naprawdę nie wiem. Chyba takie, że ma cztery koła. Szyby. I tyle. I silnik nawet jest umieszczony w innym miejscu. Ale dobra, pozostawmy ten temat. Ojej. Underground. Co tu mamy? O! Mamy maski nowe. Zobaczmy, co tu mamy odblokowanego. Ja mam oczywiście unikalną maskę. No ale... Wiadomo... O, czekajcie. No a unikalna chyba jest najlepsza z tego co widzę. I got a need for speed. O Boże, o, taką maskę dać do tego. Do 240. O, niesamowite. W ogóle ta maska mi się kojarzy z... Z nosem u konia. To jest chyba taka odwrócona, można powiedzieć. Nie, dobra. Zostaniemy przy tej unikalnej. Niestety. Drag i znowu! Podwójne sprzęgło, lecimy. Tak się nazywa ten drag niby. Znaczy, to wyzwanie. Po prostu ten wyścig, o, nazwijmy to. Podwójne sprzęgło, jak double shifting w Wordzie. Nie wnikam w temat. Fokus. Kurde, nigdy nie potrafię rozpoznać tego dziada. O! Jest perfekt! Jest! Wow! Ach, kurde, trochę speniałem, no ale dobra. Skupmy się teraz na jeździe, bo teraz to jest najważniejsze, aby wymijać przeszkody. Nie skręcaj, dziadu, albo skręcaj, dobra. I skaczemy przez pociąg. Jej! Udało się, bez problemu. Pięknie poszło.
Odblokowaliśmy akurę RSX. Wow. A gdzie włączone światła? No hello. Oni zdjęć nie umieją zrobić. Gdzie jest ta akura? Jest. No, powiem wam, że bardzo, bardzo fajny samochodzik. Podoba mi się. Naprawdę. Nie wygląda jak Gallardo. Fajny, fajny jest, naprawdę. Sportowy wóz. Nie, no jest świetny. Ale napęd naprzód, dlatego go nie bierzemy. Jedziemy sobie Time Trial. City Plaza. Get to City Plaza mniej jak 2 minuty. Rowerem byłoby ciężko, ale mamy 240 SX-a, stunigowanego, koksiarsko. Właśnie podjeżdża. I zobaczcie na niego. Startuj, koleś. Dobra, nie wiemy ile mamy do przejechania. I trzeba jechać bezbłędnie, niestety. Mój samochód już czuje, że się troszeczkę za bardzo ślizga po tej drodze, wiecie, przy zakrętach. Hamuje, a jego zarzuca, dupę mu zarzuca. Jest dobry do driftu, naprawdę go lubię. Ale jednak wolałbym zmienić na jakiś inny samochód. I na pewno będzie to albo Supra, albo Honda S2000. Albo Mitsubishi Eclipse. Powiecie, Mitsubishi Eclipse ma przecież napęd naprzód. A ja powiem, no i co z tego, ale to jest Mitsubishi Eclipse. A poza tym, on tutaj jest chyba wersja GSX, z tego co tam zdołałem przeczytać w waszych komentarzach. Więc ma napęd na 4 koła, haha. Więc będę driftował jak Ken Block na driftach. I oczywiście będę najlepszy na dragach, ze względu na zajebistą trakcję. Tak. No ale na razie chyba jeszcze do tego momentu trzeba troszeczkę poczekać. Będzie oczywiście też Skyline R34. Ale spokojnie, na razie mamy 240 SX-a i to jest naprawdę fajny samochód. Mnie osobiście podoba się bardzo kształt tego wozu. Te samochody, nie wiem czy z tego samego rocznika, czy z tej samej epoki ogólnie tworzenia samochodów, jest Nissan Silvia S14. W każdym razie te samochody są dość do siebie podobne bryłą. Mnie w 240 SX-ie zawsze podobały się te światła z tyłu. Jaki mamy czas? 10 sekund zostało, to spokojnie. Światła z tyłu mi się podobały, te światła z przodu wysuwane są takie sobie, ale w niektórych wersjach są też światła takie już nie wysuwające się, chociaż te wysuwające się mają swój też urok. I nie mówię, że są brzydkie. A, Lim coś tam... O, mamy jakąś nagrodę, zobaczmy. Poka, poka. No, ej, zwolnij troszkę, bo nie widzę. No patrzcie, jakie gówno. Wolniej, bo nie widzę tych felk. A to już są 19, to nie są jaja. Które się lepiej kręcą? Biorę te ostatnie. Luce, gdzie się gorsze w LG? To co? Zawody. No nie wiem ile tu będzie okrążeń, ale chyba z 1 800 000. Ale zobaczymy. Niczego się nie boję. Dobra, mamy tu Hondę. Tak? Honda Civic. Dodge Neon. I... Supra! Nie wiem dlaczego, ale Supra zawsze w tych wyścigach jakoś trzyma się na końcu, wiecie? Będzie trzeba to sprawdzić, dlaczego tak jest. A, wiem dlaczego tak jest. Ma paskudny spoiler zainstalowany z tyłu. I to sprawia, że koleś... Nie wiem, po prostu jedzie wolniej. Większy docisk ma, o! Never mind, jadę jako pierwszy. Dwa okrążenia, to dobrze. Wow. To dobrze, bo przejdziemy sobie szybko, ale o nie, zobaczcie na Suprę. Momencik. A, o wiele lepiej. Supra wysunęła się na prowadzenie, więc moje stwierdzenie na początku tego wyścigu okazało się błędne. Supra pokazuje, co potrafi, siedzi mi na ogonie.
swoim indykatorem gilgocze mnie po moim indykatorze na minimapce, co jest widoczne i mnie to troszeczkę denerwuje, dekoncentruje. Okej. O nie! Dawaj drafta. Tutaj działa draft, ale na tej zasadzie, że dostajemy tylko punkty. Niestety nasz Niestety nasz samochód nie przyspiesza jakoś lepiej, co jest... Co jest trochę dziwne... Co? Od czego ja się tam odbiłem? Nie! What the fuck? Ojej, dobra, mniejsza. Goni mnie Honda Civic chyba. Ojej. Dziwne sytuacje się dzieją w tym odcinku. Ale śmieszny jest chociaż. Ale tu chyba będzie się tak działo już do końca serii, bo coraz szybsze samochody są i AI sobie z tym chyba po prostu nie radzi, albo coś. Ukończyłem na pierwszej pozycji. Świetnie. Dwa winyle. Dobra, lecimy dalej. Nie lubię tych zawodów na okrążenia. W ogóle nie lubię okrążeń. Ale no cóż, trzeba to też zrobić, prawda? Gdyby cały czas były dragi, też by było nudno. Albo drifty. Lecimy. Mamy taką samą ekipę teraz. Trzeba uważać jednak na tą Suprę. Ja tak bym proponował ją zramować na samym początku, co wy na to? Niesportowe zachowanie, prawda? A te cheatuchy jak zaczynają skręcać później zajebiście, to jest sportowe zachowanie? To jest sportowe zachowanie, się pytam. To nie jest sportowe zachowanie. To jest cheater. Patrz tu cheater. Ale cheater. O ty dziadu. Nie, jadę naokoło, bo nie lubię tych skoków. Tam zaraz ten mój Nissanek zaczyna dziwnie podskakiwać, wywracać się na dach. A ja mam bardzo fajny wlot powietrza na dachu i nie chcę go podnieść. I już. Jest, skoczymy. A, jeszcze za wolny. Jeszcze nie można skoczyć na ten drugi co? No, po prostu wyżej. Ale jest ciężko. Teraz mam wrażenie, że te samochody się tak strasznie ślizgają. Znaczy, że ten mój samochód się tak strasznie ślizga. Nie wiem, czy będzie lepiej w przypadku jakiegoś innego modelu. Ale z 240 jest X-em, tak właśnie jest. Nitro jest jeszcze słabe. Prawdopodobnie po ukończeniu tych zawodów dostanę jakieś lepsze części do kupienia. Ale no, wtedy to już chyba samochody będą prawdziwymi koksami, coś tak czuję. Po power slide'owałem troszeczkę. Dobra, i tu będą skoki znowu. Już koniec wyścigu, fajnie no. Nie będę was zanudzał na tych okrążeniach, nie lubię tego. Jak jest dużo okrążeń, to ja zawsze robię cięcie i przewijam do przodu, bo sam bym nie chciał tego oglądać. A jak mówię i przykazanie pewnej religii, nie rób drugiemu tego, co tobie niemiłe. Więc ja, dla mnie to jest niemiłe i przewijam. Ale jak chcecie, to mogę zostawić, no tylko że odcinek wtedy, wiecie, nie będzie takiego progresu, no nie? A tak to porobimy więcej tych wyścigów, więcej rzeczy odblokujemy, nowe samochody. Wow, szmery, bajery. Dzikie węże. Okej, znowu ten sam skład. Dziwne, no nie? Dawajcie laski, startujemy. Naprawdę one są lepiej wykonane w tej grze. Po prostu lepsze, no. To są takie japonki, że japonki. A w tym NFS-ie... Undergroundzie dwójce są japonki, ale te kapcie, a nie ludzie. Co? Znowu zrobili sobie wężyk za mną. Tutaj ten wyścig jest dosyć fajny. Jedziemy go już chyba po raz 60 w tej serii NFS-a. No ale taka jest ta gra. Jest stara i trzeba jej dać to na wybaczenie, prawda? Od czego ja się odbiłem drugi raz? Od jakiego drzewa? Od niewidzialnej ściany? Nie wiem. Ale się dziwnie odbiłem. Dawaj punkty. O ty draniu, jeszcze mi zabrał. Taksówkarze nigdy mi... Co to było? What the fuck? Czemu się tak obróciłem śmiesznie? Nie wiem, ale teraz wyścig zrobił się ciekawszy, bo jestem na ostatniej pozycji. No to oznacza, że muszę znacznie przyspieszyć.
Nie gonimy ich wszystkich. Co? Gdzie? Szkoda, że go nie zepchałem na ten filar. Dobra, jest. I teraz słuchajcie, mam dwóch przeciwników przed sobą. Co to będzie? Spadaj. Dobra, i została mi Honda Civic. Też Honda Civic bardzo ładny samochód, jest tak na marginesie. Podoba mi się jego nadwozie. Czy jej nadwozie. Dobra, i słuchajcie. Chwila grozy. Ło, jak się odbił śmiesznie. Ale chwila grozy. Bije się teraz z Hondą. A ona jest naprawdę szybsza niż wygląda. Więc skupmy się. O! Nie! O kurde, mało brakowało, ale widzieliście jak zarzuciło. What the fuck? Jest. Dojechałem jako pierwszy. Nieźle. Oj, było gorąco teraz. Nawet się troszeczkę zestresowałem. Ale troszeczkę. Suspension. Yeah. Odblokowaliśmy wszystko, moi drodzy. Nitrosa nowego. Pyk. Redukcja masy. To już jest drugi pakiet. Zawieszenie. Wow, patrzcie. A tu jeszcze trzeci jest. No tak. Ja ci nie pierdzielę. I nitro. Teraz to będę koksić. Tak. Mamy akurę nową. I co tu mamy jeszcze za zawody do przejechania? Drifting! Ojej! Zobaczymy jak teraz będzie driftować 240SX. O kurde! Aż się boję pomyśleć. Dawaj. Jesteś kozak. Pokaż co potrafisz. Wow, what the fuck? Tył mnie wyprzedzał. Już na samym starcie. Nie no, większej tutaj różnicy nie ma oczywiście w drifcie, bo zredukowaliśmy sobie tylko wagę. Samochód powinien być bardziej responsywny przy skręcaniu, bo także obniżyliśmy go trochę. Ale jeśli chodzi o moc, zostało bez zmian. Bo tu niestety nie mamy nitra. A nitro sobie także ulepszyliśmy, zgadza się, więc no na razie nie jest jeszcze taki progres przy driftowaniu, ale i tak już jest całkiem dobrze. Dobra. Nie! Ach! Kurde. Nie! Wow, mało brakowało, by się zderzył. Tak. O, pięknie. No nie, gonią mnie z tymi punktami, dziady. Nie idzie mi na tym drifcie coś dzisiaj. Znaczy dzisiaj. Ogólnie na tej trasie mi jakoś nie idzie. No. Dobra, spróbujmy się rozpędzić. No kurde, nie dodaję gazu, on sam leci na tą ścianę. Tak. O, tak. Dobrze. Dobra, wygrałem. No, jeszcze okrążenie? O kurde. Dobra, robimy szeroko. No, nie da się tym wyhamować. Ani ręcznym, ani hamulcem nożnym. Niczym się nie da. O, mam przerąbane. Rób te punkty, no. O kurde, są blisko. No! Udało się. Ale niewiele brakowało. Dobra. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w Need for Speed Underground 1. Było ciekawie, było śmiesznie. Odblokowałem jeszcze parę rzeczy, winyli i tak dalej. Ale to sobie sprawdzimy już w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!